Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku powtórzenia z optyki klasy trzeciej gimnazjum. Zbliżamy się do klasówki, więc wypadałoby troszkę powtórzyć. Mamy tutaj przykład takiego zadania, który być może pojawi się na klasówce, ale warto go rozwiązać, żeby ewentualnie nauczyć się przypomnieć sobie schemat rozwiązywania takich zadań. Pierwsze zadanie tutaj, które widzicie, to ma treść następującą. Rysunek przedstawia konstrukcję obrazu otrzymanego za pomocą soczewki skupiającej, dającej dwuipółkrotne powiększenie przedmiotu. I co mamy obliczyć? Mamy odczytać z rysunku ogniskową soczewki oraz punkt B. Odczytaj z rysunku odpowiednie dane i oblicz wysokość obrazu i odległość przedmiotu od soczewki. Mamy tutaj ten rysunek i tutaj pierwsze co mamy, to mamy odczytać z rysunku ogniskową soczewki. Mamy do czynienia tutaj z soczewką skupiającą. Środek soczewki wyznacza nam punkt S. Natomiast jak doskonale wiecie, soczewka skupiająca ma ognisko zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jest to punkt F1 i F2. Odległość od tego ogniska do środka soczewki nazywamy ogniskową. No i tutaj zobaczcie, że widać wyraźnie, że ona ma 4 cm, także punkt A odczytać z rysunku ogniskową soczewki. No, ogniskowa soczewki wynosi 4 cm. Natomiast kolejne rzeczy musimy sobie troszeczkę rozpisać i obliczyć. Odczytaj z rysunku odpowiednie dane i oblicz wysokość obrazu i odległość przedmiotu od soczewki. No ja tutaj Wam napisałem takie rozwiązanie. Dane, no to macie z treści zadania, że to jest soczewka, która daje dwuipółkrotne powiększenie przedmiotu, czyli P równa się 2,5. No i wprost z rysunku odczytujemy, że wysokość naszego przedmiotu to 3 cm. Przedmiot umieszczony jest pomiędzy ogniskiem a podwójnym ogniskiem, czyli po przejściu jego obraz otrzymamy rzeczywisty, odwrócony i powiększony oczywiście. To powiększenie właśnie to 2,5. I korzystamy z wzoru na powiększenie, że powiększenie P jest to stosunek Y do X, gdzie Y to jest wysokość i odległość naszego obrazu do X, czyli odległość do naszego przedmiotu, albo H2 do H1, gdzie H2 to jest wysokość naszego obrazu, a H1 to jest wysokość przedmiotu. Co mamy szukane? No szukane mamy ogniskową wysokość naszego obrazu, no i odległość przedmiotu od soczewki. Tutaj mamy rozwiązanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj jest, że ogniskową to jest, nazywam odległość ogniska od środka soczewki, czyli to jest 4 cm. Natomiast aby obliczyć wysokość obrazu, musimy przekształcić ten wzór na powiększenie. Korzystam z tej drugiej wersji, czyli P, że powiększenie równa się stosunek wysokości naszego tutaj obrazu do wysokości przedmiotu. W naszym przypadku przy przemnożeniu przez H1 uzyskamy taki wzór, że H2 równa się P razy H1. No i H2 podstawiamy za P 2,5 razy 3 cm. Wychodzi nam, że wysokość naszego obrazu wynosi 7,5 cm. I to jest pierwsza rzecz, którą tutaj obliczyliśmy z punktu B. Natomiast druga to odległość przedmiotu od soczewki. No i oczywiście tutaj też wykorzystamy ten wzór, tylko ten pierwszy, czyli P równa się Y do X, gdzie powiększenie to jest odległość naszego obrazu do odległości przedmiotu. No i tutaj mamy, że odległość przedmiotu od soczewki obliczamy ze wzoru na powiększenie. No i to, co przed chwilką powiedziałem, że powiększenie to jest stosunek odległości obrazu do przedmiotu. No i przekształcam, że X to jest Y do P, czyli to jest 14 cm przez 2,5 i co daje 5,6 cm. Stosuję odpowiedź, oczywiście piszę odpowiedź, że przedmiot umieszczony jest 5,6 cm od soczewki. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki naszej serii Powtórka z optyki.